Ostatnia kolejka rozgrywek PGNiG Superligi Mężczyzn. Jesteśmy w Arenie Ostrów w Ostrowie Wielkopolskim i zapraszamy Państwa na mecz KPR-u Arged Ostrowi z Piotrem Janinem. Piotrków Trybunalski, Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na niezwykle istotny mecz, zwłaszcza z punktu widzenia drużyny z Piotrkowa Trybunalskiego. Czeka na niego na 9 meczu. Teraz Gierak do Bartłomieja Tomczaka i Tomczak zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Kowalski. Podaje, ale w nogi rzuca piłkę rozgrywający Piotr Kowianina w nogi Artura Klopstega. I szansa na gola ze skrzydła. No i znowu Artur Kot. Kowalski chyba nie tak wyobrażał sobie kierunek ataku Piotr Jędraszczyk swojego kolegi, dlatego też kolejna strata. Pokona Dawida Balcerka, trzeciego bramkarza drużyny z Ostrowa. Tak się nie stało. Marek Szpera, bardzo dobry ruch bez piłki Bartłomieja Tomczaka. Gajek, Przybylski, niedokładne to podanie, ale wciąż mają piłkę gracze z Ostrowa. Tomczak jeszcze rozrzucił do Klopstega. Bardzo dobra, przemyślana i cierpliwa akcja. Dynamiczne te skrzydła ostrowskie. Gajek będzie rzucał, trafia w słupek, ale jeszcze jest Urbaniak i on dobija ten rzut. Ponowienie akcji. Dobrze ustawiony jeden z zawodników Piotrkowianina wyrzuca piłkę do Piotra Asfata i jest gol. Przybylski, podanie na obrót. Jeszcze Wadowski rzucił do Urbaniaka, ale był Ligarzewski. Znowu Doniecki blisko Marciniaka. Teraz był też bliski przechwyt, ale piłka poszła dalej. Swojej drużyny. Marciniak traci piłkę bardzo sprytnie. Teraz Pacześny odłożył piłkę. Zablokowany Marek Szpera. Bardzo fajne to zachowanie Adama Pacześnego. To jak odłożył piłkę za nogami, uniemożliwiając rozpoczęcie wznowienia. Piotr Jędraszczyk po bokach. Paweł Kowalski i Filip Surosz. A więc wracamy do Kowalskiego. A tu Jędraszczyk świetnie zaatakował po raz kolejny i pokonał Dawida Balcerka. Kowalski w końcu ma swojego gola. Gościom wbiega Gajek. Dobrze, tempowo, ale źle wykończona akcja. Przez Piotrkowianina. Szpera na zewnątrz. Tymczasem na prawym rozegraniu Marcin Matyjasik w ekipie Piotrkowianina, a więc dwóch nominalnych skrzydłowych, teraz odpowiada za prawą część boiska w piotrkowskiej drużynie. Jędraszczyk sam, ale Balcerek jeszcze dobitka Sfata. Znowu Balcerek był bliski, ale trafił Piotr Sfat. I jego drużyna Piotrkowianin na dwubramkowym prowadzeniu cały czas, a już teraz na trzybramkowym. Potrzebny jest leworęczny zawodnik właśnie w rozegraniu, tak uznał Jurecki. No i ładnie teraz to wykończył Marcin Szopan, ale już wraca na swoją pozycję jeszcze tutaj, zderzając się z jednym z rywali, ale był też Marcin Szopak, Jędraszczyk z Suroszem. Matyjasik trafia, pokonuje Mikołaja Krekorę. 3,5 minuty do końca. Jędraszczyk do Donieckiego, a ten trafia. 25 do 20 dla Piotrkowianina. Minuta do końca. Piotrkowianin na pewno utrzyma się w Superlidze. Matyjasik i Roman Pożarek z golem. Roman Pożarek, 26 do 21. Jest jeszcze przechwyt, Artur Klopstek. To on trafia, 22 do 26. I to jest ostatnia syrena. Piotrkowianin wygrywa w Arenie Ostrów z Ostrowią, 26 do 22. Balcerek dostaje upominek dla najlepszego gracza meczu w drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za cały ten sezon i życzę udanych wakacji.